Jesteśmy w strefie Kibica, tutaj w Warszawie, w mieście centralnym Euro 2012. Dzisiaj mamy finał pierwszy, w którym gra Hiszpania z Portugalią. Będzie można oglądać tutaj właśnie w strefie Kibica, w której się teraz znajdujemy, koło Pałacu Kultury i Nauki. Zaraz tutaj wszystko pokażemy. I taką ciekawostką tutaj jest to, że są syrenki z różnymi państwami, które biorą udział w mistrzostwach. I między innymi tutaj nasza syrenka polska, ale jest także grecka, rosyjska, portugalska, hiszpańska. No i tu jest wiele gadżetów, które sobie szybciutko obejrzymy. Tutaj kiedy będzie mecz, czyli za jakieś 4 godziny, będą tutaj tłumy. Codziennie są tutaj dziesiątki tysięcy ludzi. Jakby mecze były Polaków, to było ponad 100 tysięcy, także bardzo wiele. Tutaj troszeczkę zerknijmy, jak to wygląda. Jutro idziemy na mecz Polska, przepraszam, Niemcy, Włochy. No i z tego jak to wygląda, to trzeba będzie kibicować chyba Niemcom, bo gra tam dwóch Polaków. See you.
się mecz rozpocznie. A jesteśmy tutaj z Damianem. Ale się zaczyna, za chwilę opowiem dalej. Jesteśmy na meczu tutaj głównie z Damianem, który wylosował bilety. I dzisiaj Damian ma 9. rocznicę ślubu. Jest z nami tata Damiana, pan Czarek Oleski. I jest Janek, który dzisiaj ma swoje 18. urodziny. No, 31. No i jestem też ja, pozdrawiam. Jest nasz czwórka. Dziękujemy Damianowi za to, że nas zaprosił na mecz. No i korzystamy z tej pięknej okazji. I kibicujemy. Proszę zerknąć na boisko i będziemy dalej troszeczkę kręcić. Stadion Narodowy jest chyba pełny, czyli około 60 tysięcy ludzi.
naszych strapoków! No i na końcu jeszcze naszą flagę, sektorówkę przyniesioną na boisko. Kończymy Euro w Polsce. Tak, wzruszający moment. No i dziękujemy Rzeszy Damianowi za to, że nas zaprosił. I pozdrawiamy. Stadion Narodowy nocą, z iluminacją. Warszawa nocą. Tutaj most przy stadionie. A obok mostu stacja, nowo zrobiona stacja Stadion. A jeżeli stacja Stadion, to również stadion, który mieści się zaraz obok. Ten duży budynek to oczywiście Pałac Kultury i Nauki, przy którym jest strefa kibica.